Siemanko, z tej strony Piotrula. Dzisiaj zapraszam Was do gry SimRaila na serwerze PL4, bo nie jest aż tak bardzo zapełniony. Nie powinno być aż takich bardzo dużych lagów. Weźmy sobie jakiś regionalny. Nie. Preferuję regionalny. Czas do 30 minut maksymalnie. O, telka 32 minuty. I dźwięk znikł, czyli ładuje. No i przejęliśmy pociąg. Standardowo na początku świateł, nie rezerwę. Światełka. Cieszę się, że działa. Ohoho. Działamy na dużym prądzie. Albo i nie. Czym my jedziemy? Pasażerskim EP07. Tak średnio go widać. Dobrze. A, bo ja 40 na godzinę. No to se postoimy ładną chwilkę. No 211 metrów, tak szybko się nie odhamowuje. Grzejemy, grzejemy. No. Rozgrzałem silniki. Jedziemy dalej. Co tu jest napisane? Jazda na oporach. Aha. No i znikło. No i się wszystko inne pojawiło. Ajajaj. Ciekawe co daje zakres prądu. Czy to daje podbicie? Usiądźmy na spokojnie. W Olbromie mieliśmy handlowy. Teraz do tunela jedziemy. I co jest po tunelu? Kozłowie stacja, w Sędziszowie stacja. Teraz coś dodam? No, wyrypało.
W sumie co 70 na godzinę. No nie ma sensu przyspieszać. Jazda na oporach. Bez. No. Wentylatory nadal są przeciążone. No i zielono. Tyle widać. Szkoda, że tu nie ma hamulca elektrodynamicznego. Byłoby łatwiej. Zobaczcie na godzinę, o której powinniśmy być w tunelu. Co to jest za ograniczenie do 30 na godzinę? Konie ma chyba nawet w rozkładzie jazdy. No jest 50? No 60 tutaj. Ja chcę hamować do 30 na godzinę specjalnie, żeby mieć więcej punktów. Nie, sądzę, że nie.
A, no i tak nie jest za szybko trochę. O, zhamowanie do 50 już widzę na bardziej realnym poziomie. Aż zaiste, jestem ciekawy, który to dyżurny. Na Sławków jest najbliżej mnie, ale Sławków 450 km ode mnie nie wysłałby mi takiej wiadomości.
Ty no nie gadaj, że to nie ma gwizdawki. Ale faktycznie. Jest spryskiwacz, ale coś to nie ma efektu. Nie no, ten pociąg nie ma... Nie, tam. Co to jest za pociąg? Jakie ciekawe ograniczenia ciągle wchodzą. Ale się wolno jedzie. Pociągniemy trochę prędkością. Chwilę usnę przyjazdy tym pociągiem. No tak jest, jest za TL-ka. Żadnych emocji. Regionalnych emocji, bo co chwila stacja. I C. Trochę lepiej, bo fajna prędkość, od czasu do czasu rzeczywista stacja. Ape, no już naprawdę duża prędkość. Ciekawy tempomat i tak dalej. W TL-kach? Znowu jazdy bez oporów. Tak, ładnie wygląda nasz pociąg. Takie ma piękne numery. 7174 EP07.
wagonami. Wygląda jak druga klasa. Szkoda, że nie ma na pantografie tego słupa, z czego bym wam pokazał, jak to wygląda. Ja rozumiem tylko tego jednego, że niby nie jadę, znaczy nie mam odplanego nastawnika, ale jeżdżę na oporach. To jest interesujące. No to no, będę miał 100, max 120. No zaczyna się w końcu coś dziać. Aj, aj, aj.
w Kozłowie będziemy mieli zatrzymanie. metrów skład. Mierzę na 330 metrach, 310 powiedzmy. Nie, zahamuję mi to szybko. Nawet nie jestem po czasie i to trochę. Ale skwierczy. Już nie doszło do 1200. Sądzę, jakby ten EP 07, którą jadę, byłaby na Intercity, to na spokojnie 120 by się dało nią polecieć. Jak ja na szóstym biegu bocznikowania jestem w stanie nadal spokojnie ciągnąć, to nie zdziwiłoby mnie to, jak gdyby się na spokojnie rodziła z Icekiem. Chodzą bardziej do Iceka, to jest stworzone. Lokomotywka.
No to już chyba mamy częściowy przelot przez Gniewiecin. Czy tam Gniewiecin. Lecimy dalej. A nie, bez ograniczenia do 100. No to już jest Sędziszów. No i postój handlowy. No lecieć jeszcze nie możemy. Aczkolwiek już możemy.
No już mocniej po amperach nie mogę dawać. Maksymalnie mogę wyciągnąć 1200 amperów przy natężeniu, przy napięciu prądu 3 kV. 3000 V jest w sieci, a tu maksymalnie mogę 1200 amperów pobrać. A najmniej to jest chyba 55. Ile ta maszyna pobiera przy pierwszym biegu? Bo biegiem jałowym to nie można nazwać. No w sumie, tak na koniec sobie ładnie przyspieszyć. Do 110, nawet nie miałem minusowych punktów. Nie jeździłem, miałem od, rozpocząłem od 8 minut opóźnienia, stało się w 9. 1 minut opóźnienia więcej, czyli byłem w miarę punktualnie na wszystkich stacjach. Sorki, że dzisiaj tak mało mówiłem na odcinku, ale mnie strasznie gardło boli, bo chory jestem niestety. To dziękuję za oglądanie. Wbijecie na Discorda, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Hej, cześć, pa, pa.